Państwa, koncert dyplomantów. Zapoczątkowaliśmy ileś lat temu w szkole, już sporo, pamiętam, chyba pierwszy odbył się tutaj w tej sali w 2005 albo 2006 roku. To już jest 11 lat. Ja nawet nie liczyłem, ilu solistów mamy dzisiaj. Kolejność tylko w imieniu już prawie powiedziałem, nie miałem siły z tych wszystkich partytów, z tych wszystkich rzeczy muzycznych, artystycznych, które pracowaliśmy. Natomiast według kolejności usłyszą Państwo naprawdę moim zdaniem wybijających się uczniów z takiego wybijającego, wybitnego rocznika, w którym w jednej klasie znalazło się dużo osobowości godnych miana artysty już teraz kończąc szkołę średnią. Przed nimi oczywiście za niedługo dyplomy, za niedługo inne rzeczy, a dzisiaj gramy dla przyjemności. Dzisiaj nikt nas nie ocenia, ocenę mają za jakiś czas, są komisje już wyznaczone. Dzisiaj gramy dla Państwa, gramy dla siebie, gramy z potrzeby tworzenia muzyki. Dwóch odsłona koncert fortepianowy Dwinga. Pierwszą część gra Mateo de Grzoch, pracy fortepianu profesora Piotra Matnika. A drugą, trzecią część dla nas zagra Miro Gomułka w pracy fortepianu Marka Szlezera. No cóż, nie mam nic do powiedzenia w zasadzie, bo pianiści chodzą na chór, nie chodzą na orkiestrę, są gościnnie z nami. Ale generalnie bardzo się trzymali dzielnie podczas próby, to mogę powiedzieć, i trochę grali w orkiestrze. Mateo grał jeden program w listopadzie z orkiestrą i bardzo dobrze sobie z tym poradził. No a Miron, cóż, bardzo dobrze grał. I myślę, że dzisiaj nas tutaj nie zabijcie. A więc mamy dwóch pianistów, Mateo de Grzoch i Miro Gomułka.